Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideorecenzji zajmiemy się mini-tribotem firmy Huawei Electronics. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie my już słyszeliśmy o tej firmie. Odpowiedź? To oni zrobili RoboSapiens. Wiecie, te wielkie, białe, zdalnie sterowane roboty, które kiedyś robiły furę wśród dzieciaków, a teraz masowo zalegają na półkach sklepów? To właśnie ci goście. Oprócz tego zrobili jeszcze żeńską wersję RoboSapiens, zrobili jeszcze oryginalnego, większego tribota, czyli głównie roboty i elektroniczne zabawki, a także miniaturowe wersje, takie jak na przykład ten czerwony robocik na trzech kółkach, którego widzicie teraz po lewej. No dobrze, może jednak określenie robocik nie jest do końca na miejscu, bo mimo tego, że to jest ta mniejsza wersja tribota, to nadal ma 22 cm wysokości, co przy standardach serii, takich jak Transformers, nie jest złym wynikiem. Jak widzicie, zabawka jest niemal w całości wykonana z intensywnie czerwonego, połyskliwego plastiku, co z jednej strony sprawia, że bardzo ładnie wygląda, a z drugiej strony sprawia, że tribot jest magnesem na kurz i odciski palców. Oczywiście dla zabawki wygląd to nie wszystko, a więc przekonajmy się, co mini tribot ma nam do zaoferowania w kwestii swoich funkcji specjalnych. A pierwsza funkcja, która ma nas zachęcić do zakupu tej zabawki, to ruchome ramiona. Ich pozowalność wygląda tak. I tak też się kończy. Serio Huawei, naprawdę było warto pisać o tym na pudełku. Mimo wszystko to zrobiliście. Naprawdę, tu nie ma nic więcej. Łokcie są nieruchome, nadgarstki są nieruchome, głowa jest nieruchoma, nie traktujcie tego jako dodatkowego stawu. To jest nieruchomy tylko i wyłącznie te dwa punkty artykulacji. Niestety, jako że jestem fanem zabawek Transformers, także tych współczesnych, które mają średnio po 20 i 30 punktów artykulacji, ten bajer nie jest dla mnie przekonujący ani trochę. Następna, że tak powiem, funkcja tej zabawki jest ukryta w głowie. I zanim ją pokażę, chcę najpierw porozmawiać sekundkę o samym designie tej części, bo przyznaję, że dla mnie jest to trochę nietypowe. Jak na to patrzę, to moje pierwsze skojarzenie to pytanie, co by się stało, gdybyśmy skrzyżowali Radka Dekla z filmu Roboty z Cybermanem z serii Doctor Who? Odpowiedź, dostalibyśmy takie coś. I jeszcze ten uśmiech. Dlaczego tak poważny? Jest w tym coś niepokojącego. W każdym razie funkcję głowy uruchamia się wciskając guzik wystający z potylicy. Wciskamy go i co się stanie? Wyskakują nam takie trzy części. Dwie wyglądają jak uszy, a ta górna jak reflektor. Wszystko jest na sprężynach, które trzeba wcisnąć w tym samym czasie, aby chciały wejść na miejsce. Wciskamy jeszcze raz. Nie jest to przesadnie imponujące. Kiedy oglądałem pudełko, miałem cichą nadzieję, że tu będzie jakiś reflektorek, albo przynajmniej ta część będzie świeciła w ciemności, bo tak wskazuje kolor, taki żółto-zielonkawy, ale nie, to po prostu farba. Nic się tu nie świeci. A szkoda, bo w ten sposób ten bajer wydaje się być kompletnie niepotrzebny. Więc udajmy, że go nie ma. I tak, jeśli komuś się wydaje, że te oczy są podejrzanie przejrzyste, macie rację. W oczach są dwie diody, o których porozmawiamy za sekundkę. Kolejna funkcja tej zabawki kryje się w podwoziu i jest związana z tymi trzema kołami, od których wzięła się cała nazwa tej zabawki. Jest to funkcja elektryczna, co nam powie. Ta ładna klapka, schludnie zasłaniająca dwie baterie AAA, żeby się tam dostać, wystarczy odkręcić jedną śrubkę, gwiazdkę i możemy już jechać. Niestety obawiam się, że jeśli ktoś oczekiwał, że do jazdy będą służyły te dwa koła, a to będzie służyło do skręcania, niestety to nie ta wersja tribota. Tutaj za napęd służy to. Dwa połączone koła razem z kółkiem pomocniczym. Niestety to jest tylko i wyłącznie atrapa, która ma się kręcić i ładnie wyglądać. Jak to wygląda w praktyce? Przekonajmy się.
Żeby uruchomić tą funkcję, używamy czarnego przełącznika po prawej stronie zabawki z napisami on i off. Zróbmy to. 3, 2, 1, start! Pojechało do przodu! I tylko do przodu! I tylko do przodu! Okej, okay. To jeździ tylko i wyłącznie do przodu. Przyznaję, że te kółka wyglądają fajnie, bo się kręcą szybko i tworzą efekt prawie takiego kalejdoskopu. Niemniej fakt, że ta zabawka jeździ tylko i wyłącznie do przodu, jest po prostu zawodem. Swoją drogą mówiłem, że oczy mają diody, intensywnie świecące diody, bardzo ładny kolor, to akurat robi na mnie dobre wrażenie. Niestety fakt, że żeby te oczy zaświeciły, zabawka musi być włączona, to już podoba mi się trochę mniej. W ostatecznym rozrachunku wychodzi na to, że kiedy słyszymy od WoWWi Robotics, że robią jakąś wersję mini, oznacza to, że robią wersję budżetową z funkcjonalnością, która może przypaść do gustu tylko i wyłącznie 5-latkowi. Każdej osobie powyżej tego wieku te funkcje nie mają prawa przypaść do gustu, bo są po prostu zbyt proste i dziecinne. I mówię to ja, osoba, która zbiera zabawki. Także niestety nie polecam tej wersji Tribota. Zakładam, że większa wersja, bardziej zbliżona elektronicznie, jest o wiele ciekawsza, niemniej ta wersja nie przypadła mi do gustu i wątpię, aby przypadła wam. Także jeśli ktoś powie wam, kupcie to, powiedzcie stanowcze nie. To tyle, jeśli chodzi o tą wideorecenzję. Zobaczymy się wkrótce w następnej. A do tego czasu, trzymajcie się. A gdyby tak... To jest przyjemne. Te wszystkie kółka doskonale sprawdzają się jako masaże głowy. Od razu czuję się znacznie bardziej zrelaksowany.